osoby, która podsumuje zakładnika policjantów. Się nastąpił desant czterech policjantów. Podejmują oni działania tego pseudopomieszczenia, tak? Czyli tego wygrodzonego żółtymi pasami placu, który... Czyli w normalnych warunkach tam zostaną założone specjalne ładunki wybuchowe, dzięki którym umożliwi się tutaj działanie. W normalnych warunkach ten śmigłowiec też by tak latał nad miejscem, aby odwracać uwagę. Niesamowicie trudne. Nie wiem, czy ktoś z Państwa próbował ćwiczenia na symulatorach strzelania. Kiedy jest czas na podjęcie reakcji, czy to jest swój, czy wróg, czy to jest napastnik, czy ofiara. Czas rzędu dosłownie milisekund. Tutaj naprawdę potrzebny jest niesamowity refleks, bardzo duże opanowanie. Nastąpiła detonacja, jest wejście. Napastnik został obezwładniony. Policjanci, kiedy podejmują takie działania, również tą osobę ratowaną traktują w taki bardzo sposób ostrożny. Też przeszukują ją, gdyż do końca nigdy nie można mieć pewności, czy któryś z napastników. Teraz po odbiciu zakładnika grupa ewakuuje osobę, którą odebrano z tego pomieszczenia. Wykorzystają taką technikę, którą w swoim żargonie określają na tak zwane winogrono, czyli wszyscy naraz podczepią się do liny i zostaną podciągnięci do śmigłowca. Osoba, która została odbita napastnikom, jest...